Wybierz wygodną pozycję i zamknij oczy. Weź kilka głębokich i rozluźniających wdechów. Z każdym coraz bardziej się rozluźniaj. Zwróć swoją uwagę na prawą nogę. Poczuj, jak się staje ciężka, ciepła i rozluźniona. Każda chwila koncentracji powoduje, że staje się ona cięższa, cieplejsza i bardziej rozluźniona. Twoja prawa noga zaczyna zasypiać. Skoncentruj się na swojej lewej nodze. Pozwól, aby się stała cięższa, cieplejsza i bardziej rozluźniona niż wcześniej. Wyraź świadomą intencję do tego, aby twoja lewa noga się zrelaksowała, odpoczęła i po prostu zasnęła. Zauważ swój brzuch. Pozwól sobie poczuć, jak się staje coraz cięższy, coraz cieplejszy i coraz bardziej rozluźniony, jakby był wypełniony ciężkim i ciepłym piaskiem. Niech twój brzuch się rozluźni, odpręży i zaśnie. Jest nieraz taka chwila, gdy się budzisz rano i czujesz ociężałość oraz senność. To jest ten czas, aby podświadomość zaczęła te same uczucia wywoływać w tobie. Skoncentruj się na swojej klatce piersiowej. Niech się stanie cięższa, cieplejsza i bardziej rozluźniona. Niech każdy oddech sprawi, że się rozluźni jeszcze bardziej i zacznie zapadać w sen. Pomimo tego zachowasz pełną świadomość. Niech każda myśl pozwoli twojemu ciału na odprężenie się i zasypianie, a tobie na coraz większe wewnętrzne skupienie. Przenieś całą swoją świadomość na prawą rękę. Wyobraź sobie, że wsypuje się do niej ciężki i ciepły piasek. Z chwilą, gdy to się dzieje, staje się ona ciężka, ciepła i rozluźniona. Twoja prawa ręka zaczyna zasypiać. Być może nawet stać się nieco drętwa i nieczuła. Wraz z tym wrażeniem, reszta ciała zaczyna się stawać nieczuła. Powoli przestajesz zwracać uwagę na fizyczne odczucia, które zanikają. Przenieś swoją koncentrację na swoją lewą rękę. Pozwól jej, aby zaczęła się rozluźniać, odprężać i zasypiać, stając się ciężką i ciepłą. Tak jakby się wypełniała w tej chwili ciężkim i ciepłym piaskiem. Pozwól, aby twoja lewa ręka zasnęła.
Skup się na swojej szyi i ramionach. Niech twoje ramiona się staną ciężkie, ciepłe i rozluźnione. Twoja szyja również zaczyna się rozluźniać, odprężać i relaksować. Tak jakby fizycznie zapadała w sen. Przypomina to moment, gdy leżysz w wannie, relaksując się i nie myśląc o niczym. Skoncentruj się na swojej głowie. Wyobraź sobie, że wsypywany jest do niej ciężki i ciepły piasek. Twoja głowa staje się ciężka, ciepła i rozluźniona oraz zaczyna fizycznie zasypiać. Pomimo tego pozostajesz w stałym kontakcie ze swoją świadomością. Twoje całe ciało jest cięższe, cieplejsze i bardziej rozluźnione. Tak jakby się wypełniało ciężkim i ciepłym piaskiem. Całe twoje ciało zasypia coraz bardziej, stając się nieczułe. Trzymasz w swojej dłoni coś do pisania i wiesz, jaki jest cel tego. Jest pewien powód, który zna zarówno twoja świadomość, jak i podświadomość. Twoja ręka będzie prowadzona przez twoją podświadomość. Zanim do tego dojdzie, zadaj pytanie do podświadomości, powtarzając je parę razy w myślach. Zachowaj bierność wobec tego, co zechce napisać twoja podświadomość. Gdy poczujesz pewne zmiany w ręce, która trzyma coś do pisania, to podążaj za nimi. Może to być napinanie się mięśni, jej sztywnienie, znieczulenie, drętwienie, ciepło lub jakiekolwiek inne nowe odczucia. Zanim te wrażenia się pojawią, pomóż nieco swojej podświadomości, ucząc ją, w jaki sposób ma poruszać twoją ręką w stanie transu. Pozostawiając zamknięte oczy, wykonaj na kartce parę kółek i ósemek w jednym miejscu. Rób to, dopóki nie powiem ci, że możesz przestać. Niech ten ruch jednocześnie bardziej pogłębia twoje skupienie i wprowadza ciebie w większe rozluźnienie. Przestań od tej chwili świadomie wykonywać jakikolwiek ruch ręką. Twoja podświadomość przejmuje kontrolę nad twoją ręką. Zacznij nią za chwilę kierować i całkowicie panować nad jej ruchami.
Połóż rękę luźno, a jeśli zacznie się napinać, poruszać lub zmieniać swój stan, to poddaj się temu. Gdy poczujesz pewne odrętwienie ręki lub inne zmiany, to podążaj za nimi. Pozwól, aby były w takiej formie, w jakiej je odczuwasz. Słuchając mnie, zauważysz w pewnym momencie, że twoja ręka jest prowadzona przez twoją podświadomość. Chcę ci udzielić odpowiedzi w prostej formie na kartce papieru, pisząc to w sposób wyraźny i czytelny. Uczy się również, aby za każdym kolejnym razem ta odpowiedź była jeszcze czytelniejsza. Im bardziej te wrażenie zaczyna dominować, tym staje się on realniejsze i działa coraz mocniej. Podążasz za moimi zaleceniami i coraz mniej opierasz się swojej podświadomości, która ma tobie wiele do przekazania. Zadaj jeszcze raz pytanie w myślach. Twoja podświadomość będzie odpowiadała w momencie, gdy ją o to poproszę. Z każdą chwilą przygotowuję się na to coraz bardziej. Gdy będę liczył od 1 do 10, twoja ręka prowadzona przez podświadomość będzie coraz bardziej chętna do współpracy. Coraz pewniej będzie udzielała tobie odpowiedzi na nurtujące ciebie pytania. Pewnie zaskoczy ciebie, że odpowiedź może być udzielona, zanim dojdę do ostatniej cyfry. Może też być tak, że uzyskasz ją po ukończeniu odliczania. Jeden. Twoja ręka jest w gotowości do udzielania odpowiedzi. 2. Proszę, aby podświadomość zaczęła całkowicie przejmować kontrolę nad ręką, która ma pisać. 3. Sprawiając, że zacznie stopniowo nieruchomieć coraz bardziej. 4. Ponieważ wyraźnie czujesz potrzebę uzyskania tej informacji, a co za tym idzie twoja ręka, którą poprowadzi podświadomość, tym bardziej ją odczuwa. Jest przygotowana na to, aby móc ją udzielić w sposób 5 razy efektywniejszy, pisząc pewnie oraz wykorzystując rozmiar kartki, którą masz i na jego podstawie oceniając 6. Ile miejsca przeznaczyć na każde słowo, aby było czytelne i mieściło się na kartce? 7. Ponieważ jesteś coraz bliżej uzyskania pożądanego efektu? 8. Jesteś o krok od otrzymania potrzebnej tobie informacji? 9. I coraz bliżej celu z każdą chwilą, w której mnie słuchasz? 10. Zadaj pytanie, a ja zwracam się teraz do podświadomości i rozkazuję jej, aby zaczęła odpowiadać. Niech podświadomość zacznie zdecydowanie szybko i pewnie udzielać odpowiedzi na każde twoje pytanie. Jeśli odpowiedzi nie zna, niech napisze, że tego nie wie. Chcę, aby podświadomość przejęła w pełni kontrolę nad twoją ręką i zaczęła odpowiadać na wcześniej zadane pytania. Niech prowadzi twoją rękę zdecydowanie, aby odpowiedź była czytelna. Żądam od podświadomości, aby w tej chwili zaczęła pisać odpowiedzi na zadawane przez ciebie pytania. Chcę, aby zrobiła wszystko, co w jej możliwościach, aby odpowiedzi zostały przekazane w sposób jasny i czytelny na kartce papieru, którą masz pod swoją ręką. Ciebie natomiast proszę o zadawanie pytań przez najbliższe kilka minut, kiedy nie będziesz słyszeć mojego głosu. Jest to czas na pytania do podświadomości i otrzymywanie od niej odpowiedzi. Ta chwila ciszy jest dla ciebie. Powtarzaj pytanie do momentu, aż poczujesz, że twoja ręka mimowolnie zaczyna wykonywać serię ruchów, pisząc na kartce papieru. Powtarzaj pytanie aż do uzyskania odpowiedniego efektu. Niech podświadomość zaakceptuje też fakt, że jest to działanie dla waszego wspólnego dobra. Rozumiejąc to, niech jeszcze chętniej i szybciej się nastawi na odpowiadanie tobie na wszystko, o co zapytasz. Niech odpowiedzi udzielane przez twoją podświadomość będą wyrazem tego, że jest chętna na to, aby jak najbardziej pogłębić wasze wzajemne relacje. Zadawaj pytania w myślach aż do uzyskania odpowiedzi.
Rozluźnij wszystkie mięśnie i odzyskaj kontrolę nad ręką. Gdy doliczę do trzech, wyjdziesz ze stanu transu. 1, 2, 3. Otwórz oczy